Funkcjonariuszowi publicznemu, który przekroczył swoje uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Przed takim właśnie zagrożeniem stanął wójt gminy Jeleniewo i jego pracownica. Sprawa toczy się w sądzie rejonowym w Suwałkach. Akt oskarżenia odczytał pełnomocnik Paweł Przełomski. Oskarżam też Kazimierza wójta gminy Jeleniewo o to, że w okresie od 18 marca 2014 roku do grudnia 2016 roku pełniąc urząd wójta gminy Jeleniewo przy wydawaniu decyzji i podpisywaniu pism w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji państwa przekroczył swoje uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków, to jest o czym z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Podobnie brzmi akt oskarżenia pracownicy, która w Urzędzie Gminy pełni funkcję starszego specjalisty. Ewa W. od 2014 roku bezskutecznie usiłuje uzyskać warunki zabudowy działki w miejscowości Udziejek. Urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia. Według pracownicy Urzędu Gminy, która zajmuje się kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wydania warunków zabudowy, bo tego dotyczy sprawa, to inwestor nie dopełnił formalności. Wnioski wprawdzie były składane w terminie, ale nie zgodnie z wymaganiami gminy. Nigdy państwo nie uzupełnili, nie odpowiedzieli na te nasze pisma, wezwania do uzupełnienia. Były wydawane decyzje negatywne, państwo zastrzegali je. Były sprawy przekazywane do samorządowego kolegium odwoławczego w Suwałkach. Kolegium również nakazywało, że zbadanie tej sprawy, nigdy państwo nie ustosunkowali się do tego pozytywnie. Wręcz pisali poskargi na mnie, że ja nie dopełniam obowiązków i stawiam przeszkodę. Według pracownicy gminy, wbrew temu, co wykazało samorządowe kolegium odwoławcze, do którego zwróciła się poszkodowana, we wniosku o warunki zabudowy nie ma udokumentowanego dostępu do drogi publicznej. SKO kilkukrotnie uchylało odmowne decyzje wójta. Ostatecznie przekazało sprawę do załatwienia najbliższemu organowi, prezydentowi Suwałk. Jest to bardzo trudna sprawa. Dotyczy to obszaru Natura 2000, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, działka wycięta w środku lasu, gdzie wcześniej też, jak tutaj mówiono, kontrolowały się tym służby, Najwyższa Izba Kontroli i też, jak tutaj rozmawiałem, lęk przed jakby wydaniem decyzji, która później mogłaby skutkować odpowiedzialnością karną. Wójt Jeleniewa stwierdził, iż wydanie warunków zabudowy w tym przypadku nie było możliwe. Zwrócili się do mnie o przełożenie wizji lokalnej w terenie. Zresztą na co wyraziłem zgodę. Uważam, że mają takie prawo, że pani wywołała to względami osobistymi i wtedy właśnie zostały wycięte te świerki w sprawie dostępu do drogi publicznej. Po tym fakcie jakby stwierdziłem, że państwo jednak działają w sposób taki, za wszelką cenę po prostu chcą uzyskać te warunki zabudowy. Wójt nie potrafił wyjaśnić kwestii długotrwałego przetrzymywania dokumentów przez podległych mu urzędników. Nie zgodził się też na wyłączenie ze sprawy swojej pracownicy. Pani sekretarz rozpoznawała ten wniosek i wiem, że analizowane to też było razem z radcą prawnym. Więc pani sekretarz przygotowała mi gotową odpowiedź. Po przeanalizowaniu oczywiście, po uzyskaniu odpowiedzi i od pani. Ale jak pan wytłumaczył w takim razie stanowisko SKO, które wskazuje, iż niezrozumiałe jest nierozpoznanie przez wójta gminy Jeleniewo w toku prowadzonego postępowania wniosku o wyłączenie pracownika? Jeszcze raz powtarzam, ja zatrudniam radcę prawnego, któremu ufam i zgodnie z jego opinią było to niezasadne, więc oparłem się na jego decyzji. Ja się oparłem na decyzji radcy. Ale tu SKO wskazuje, że pan nie rozpoznał. Wszystkie
wnioski, które były kierowane przez SKO, były analizowane przez panią Sypkowicz. Wyjaśnienia wójta i jego pracownicy nie kończą postępowania. Podczas najbliższej rozprawy sąd rozpocznie przesłuchanie świadków.